Monika Bielowiejska, witam Państwa ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Marek Borowski, poseł SDPL. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie. Dzień dobry Państwu. Pytanie rytualne. Będzie pan startował w wyborach do Senatu z cichym lub otwartym poparciem Platformy Obywatelskiej? W pierwszej części odpowiadam tak. Będę startował w wyborach do Senatu z własnego komitetu i bardzo bym się cieszył, gdybym miał poparcie możliwie szerokie. To każdy by się cieszył. Ale rozmawiał pan z Platformą na ten temat? Póki co jeszcze nie. Ja jestem, można powiedzieć, kandydatem, który teoretycznie przynajmniej mógłby być poparty i przez Platformę, i przez SLD. Ale gdzie pan będzie startował, panie pośle? No są cztery okręgi, jak wiadomo, w Warszawie. I w tej chwili jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale rozważam tak zwany wariant praski, czyli prawy brzeg. Rozumiem. Panie pośle, czy tak jak Donald Tusk sądzi pan, że SLD byłoby zdolne do koalicji z PiS-em? No, to mi się wydaje mało prawdopodobne, powiem szczerze, ale muszę powiedzieć, że niepokoją mnie deklaracje publiczne, czy może taki sposób wypowiadania się o tych przyszłych koalicjach ze strony polityków SLD, ponieważ w tej sprawie powinny padać bardzo zdecydowane sformułowania. Elektorat lewicy, jeśli ma rosnąć, musi być pewny, że do takiej koalicji nie dojdzie. Tymczasem słyszę takie deklaracje jak to, że no nie wiadomo, o koalicjach będziemy wypowiadać się po wyborach. Być może powstanie rząd fachowców, tego nie wykluczam. Taka deklaracja też padła. Absurdalny pomysł zresztą, powoływanie rządu fachowców. Nie, to ja się zgadzam, tylko że tu już nawet mniejsza z tym, czy on jest absurdalny, czy nie, tylko najważniejsze jest to, że nie pada jasna, zdecydowana deklaracja. Otóż ja rozumiem, że przed wyborami partie polityczne no, raczej nie mówią, z kim będą tworzyły koalicję, ale powinny powiedzieć, jeśli istnieje zdecydowany rozdziew programowy, z kim na pewno nie będą tworzyły. I powiem szczerze, że brak takiej deklaracji publicznej powoduje, że istnieje takie ziarno wątpliwości, czy przypadkiem przy jakimś układzie, który wyjdzie z wyborów, i przy określonych ofertach, na przykład ze strony PiS-u. No, Leszek Miller twierdzi, że jakby oferta była atrakcyjna ze strony PiS-u, to doły partyjne SLD by parły do tej koalicji. No to tym bardziej. Panie pośle, ale tutaj Grzegorz Nabielalski mówi, że on też nie wyobraża sobie koalicji z Rychem, Mirem i Zbychem. Czyli z Platformą, jak rozumiem. No tak, no więc tutaj padają różnego rodzaju sformułowania, które są czymś w rodzaju takich harców przedwyborczych. Rozumiem, że to jest taka deklaracja, że z partią, która będzie tolerowała w swoich szeregach osoby, które źle się zapisały, koalicji też nie będzie. No dobrze, więc to można komentować bez końca. Ja już nie chcę się Ale już z autorami afery Rywina jakoś te kontakty Grzegorzowi Napieralskiemu nie przeszkadzają. Problem polega na tym, że Grzegorz Napieralski twierdzi, że żadnej afery Rywina nie było. To jest wygodna pozycja, ale niestety była. Niestety była i były również działania ze strony władz SLD, które no, budowały raczej podejrzenia w tej sprawie, niż je rozwiewały. Panie pośle, chciałam porozmawiać o budżecie. Rząd przygotował budżet tak szybko, żeby uniknąć prawdopodobnie dyskusji w czasie kampanii wyborczej. Jak pan ocenia ten projekt budżetu? Tutaj bardzo często się mówi o tym, że chodzi o to, żeby uniknąć dyskusji, ale moim zdaniem tu nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby nie rozpatrywać tego budżetu w okresie największego natężenia prezydencji. My sobie do końca nie zdajemy sprawy, czym jest prezydencja, jeżeli ma być udana. To jest ogromny wysiłek całego rządu, wszystkich ministrów, urzędników,
organizacyjny, logistyczny i merytoryczny. Ale takie mam wrażenie, że ta prezydencja już niewiele znaczy w Unii Europejskiej. Czy ktoś słyszał o Orbanie w czasie konfliktu libijskiego? No, nie odgrywał żadnej roli praktycznie. Ale to jest jego sprawa, że nie odgrywał. On przede wszystkim był, że tak powiem, zaangażowany w wewnętrzne walki i realizację swoich radykalnych pomysłów. Ale fakt jest faktem, że z punktu widzenia pozycji Węgier w Unii Europejskiej, to prezydencja, którą sprawują Węgry, nie przyczyni się do podwyższenia tej pozycji. A Polsce bardzo zależy na tym, żeby ta opinia była jak najlepsza. Ponieważ kłopotów jest kilka. Kryzys finansowy, jego skutki w dalszym ciągu funkcjonują. Kraje arabskie, Libia, imigranci. No nie mówiąc o sprawach, na których nam zależy, Partnerstwo Wschodnie, w tym Białoruś, problem Białorusi. Więc my oczywiście możemy zachowywać się tak jak Węgrzy, albo tak jak Belgowie, którzy sprawowali prezydencję nie mając rządu i w związku z tym nikt nie pamięta, że oni w ogóle sprawowali jakąś prezydencję, ale możemy też wnieść nasz wkład taki, który zostanie zauważony i on będzie wymagał naprawdę bardzo dużego wysiłku i w tym czasie, to znaczy we wrześniu praktycznie, gdzie mamy zbitkę dwóch wydarzeń, czyli prezydencji i wyborów. Jeżeli to jeszcze budżet, to już było za dużo szczęścia na raz. To nawet już nie chodzi o te dyskusje, które tam się będą toczyć, tylko chodzi o to, że ministrowie muszą być obecni, muszą być na życzenie komisji sejmowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest pomysł, no powiedzmy sobie, oryginalny i do tej pory niepraktykowany, żeby w tak szybkim, znaczy w tak szybkim czasie przyjąć budżet, ale powiem szczerze, on nie budzi we mnie jakichś zasadniczych sprzeciwów. No w końcu tych parę budżetów już przyjąłem, niektóre opracowywałem. Ale Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że tak naprawdę te wskaźniki, które zostały tu przyjęte, są nierealistyczne. Znaczy rząd unika cięć oczywiście przed wyborami, a po wyborach, ponieważ budżet będzie nierealistyczny, to pewnie będzie nowelizowany i dopiero wtedy obywatele odczują skutki nowelizacji. Znaczy, a co mam mówić PiS? Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że nie ma żadnego tematu, który jest podejmowany przez rządzących, a który nie zostałby do końca i dogłębnie skrytykowany przez opozycję. To jest już nasza specyfika, taka walka plemienna. Natomiast nie mam jeszcze budżetu w ręku i nie mogę wypowiadać na temat szczegółów, ale są założenia znane, te główne makroekonomiczne. Te założenia makroekonomiczne nie budzą zastrzeżeń, znaczy moich to moich, ale ekonomistów, którzy, że tak powiem, zawodowo zajmują się tą oceną. Są dyskusje dotyczące wysokości dochodów na przykład. To zobaczymy, to zawsze są takie dyskusje. I wreszcie, co do obiecanek. Otóż, przepraszam, ja tu czegoś nie rozumiem, jeżeli chodzi o tę krytykę. Mianowicie, ja się obawiam raczej czegoś innego. Że te cięcia idą, cięcia, to znaczy brak wzrostu na przykład. Idzie za daleko wręcz w niektórych dziedzinach. No bo jakże można mówić o obiecankach, jeżeli zamierzeniem Rostowskiego jest ścięcie deficytu i to dość ostre, prawda, o kilka punktów procentowych, czyli o kilkadziesiąt miliardów złotych w sumie. No to o jakich obiecankach tu może być mowa? Natomiast czy dojdzie do nowelizacji? Może dojść do nowelizacji. I uważam, że to jest rozwiązanie praktyczne. To znaczy przyjmuje się ten budżet gdzieś tam w czerwcu, lipcu. Jeżeli po wyborach nowy rząd stwierdzi, że zmieniły się warunki ekonomiczne, makroekonomiczne, że coś trzeba zmienić, to będzie zmieniał. Z tym deficytem to jest taki problem, panie pośle, że widziałam taką mapkę w jednej z gazet, z której wynikało, że owszem, jeśli chodzi o dług publiczny, on jest wysoki, ale inne kraje są w bardziej dramatycznej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o deficyt, to my jesteśmy niemalże liderem, jeśli chodzi o jego wysokość. I zastanawiam się, czy jest możliwe aż tak drastyczne ścięcie deficytu. No więc muszę powiedzieć, że jeżeli miałbym wyrazić się w jakiejś mierze krytycznie o tej polityce budżetowej, to uważam, że jeśli tam są, a podejrzewam, że są zmniejszenia, cięcia, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, no bo wiadomo, że częścią tego deficytu jest nie tylko zwykły deficyt, różnica między wydatkami budżetowymi a dochodami, ale także ta część, która finansuje, dofinansowuje środki unijne, prawda?
I tu oczywiście można zawsze manewrować. Można zmniejszyć tempo inwestycji, nie rozbudowywać na przykład jakiejś infrastruktury i oczywiście wtedy zmniejszymy sobie deficyt finansów publicznych. Otóż nie byłbym za tym. Również niepokoją mnie te daleko idące zamiary cięć, jeśli chodzi o samorządy. Właśnie chciałam zapytać, po której stronie pan stoi w tym sporze? Nie, stoję, można powiedzieć tak, że jeśli przeprowadzimy linię środkową między pozycją rządu a pozycją samorządów, to jestem w tej części samorządowej. To znaczy uważam, że pewne... Przypomnijmy słuchaczom, że rząd chce ograniczyć możliwości zadłużania się samorządów, które jednak przede wszystkim wydają pieniądze na inwestycje, współfinansowane przez Unię. Pewne ograniczenia tam mogą mieć miejsce. Samorządy też wydają czasami pieniądze na inwestycje, które nie są szalenie potrzebne czy konieczne. Po prostu mają je, korzystają i tak dalej. Ale przyjęcie jakiejś jednej reguły, takiej gilotynki, spowoduje, że szereg inwestycji infrastrukturalnych, czy niezwykle potrzebnych dla lokalnych społeczności, będzie przesunięte na przyszłość, albo nie będzie w ogóle wykonane, albo będzie rozciągnięte w czasie, co będzie oznaczało marnotrawstwo. Rząd musi znaleźć tutaj formułę elastyczną. Jeżeli nie, to będzie w sumie długofalowo ze szkodą dla gospodarki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Marek Borowski, poseł SDPL.